Stop ukrainizacji Polski, co pan sądzi? No sądzę, że wiele spraw związanych z pobytem Ukraińców w Polsce jest problematycznych. I ten człowiek jest dzisiaj wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy, kierując tą politykę. Te wypowiedzi ukraińskie mówiące, że nie warto się Wołyniem zajmować, że nie jest czas i tak dalej, no to trzeba potem jeszcze. Tak. Jak Polska Chcemy ma się wtedy zachowywać względem relacji z Ukrainą? No bo z jednej strony mówicie bardzo mocne słowa o Ukraińcach o ich polityce. Używając nawet takich określeń jak bandaryzacja, no a z drugiej strony, yy, chyba można się zgodzić z tym, że walczenie przeciwko Rosji jest w naszym żywotnym interesie jako państwa polskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Dowej, jako redakcja Goniec.pl. Kolejny odcinek programu Karty na stół. Państwa moim gościem, poseł Konfederacji Krystian Kamiński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, wczoraj rząd przyjął projekt ustawy 800+. W tym samym czasie, jeszcze nie tak dawno, dowiedzieliśmy się, że Najwyższa Izba Kontroli mówi 300 miliardów poza budżetowego długu. Nie zaopiniujemy tego pozytywnie, tego budżetu państwa. Pan, jak na to patrzy, to jak pan to ocenia? To jest jakieś i karnawał na tym, na tym naszym długu, jak to nazwać, bo wydaje się to, to troszeczkę nierozsądne z tego rządu. No, PiS niszczy bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków. Polacy dotychczas czuli się w miarę bezpiecznie ekonomicznie, a w ostatnich latach, no widać, że to ucieka. Nie dość, że inflacja jest ogromna, to yy, każdy Polak ma jednak wrażenie, że coś się złego dzieje, że nikt nad tym nie panuje. Yy, te 800 plus to jest dodatkowe około 25 do 30 miliardów, czyli sam program ten będzie kosztował 70 miliardów, czyli 10% budżetu. Jeden program społeczny, który kosztuje, 70, który kosztuje 10% budżetu. No nie ma czegoś takiego w innych państwach, bo to yy, zapowiada przyszłą katastrofę po prostu finansów publicznych. Także no PiS po prostu robi sobie kampanię. Wyborczą na budżecie, nie przejmując się tym. Dodatkowo ten dług poza budżetowy, co o którym pan wspominał, jest całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą Sejmu. PiS zrobił sobie kolejny fundusz wyborczy i nikt nawet nie wie, na co to jest wydawane. Mieliśmy zresztą przykład w tym roku, em, dofinansowanie do węgla, czy tam o, r, przez samorządy, który miał zorganizować węgiel w gminach poszczególnych. Sam program kosztował 4 miliardy 800 milionów, 800 milionów to był VAT, a 4, 4 miliardy pochodziły z czego? Nie z budżetu, z funduszu covidowego. Fundusz covidowy, który jest zastosowany do czegoś innego, naraz finansuje dystrybucję węgla w samorządach. I dodatkowo, jako jedyni, jako Konfederacja wychwyciliśmy, że to nie jest pieniędzy jakiś własnych tego funduszu, tylko Sejm, głosami pisu naturalnie dał temu funduszowi możliwość zaciągnięcia kredytu. Czyli tak zwana kreatywna księgowość. To jest bardzo kreatywna księgowość, bo nikt tak naprawdę nie wie. Mówimy o 300-400 miliardach, a tak naprawdę te pieniądze są tak poupychane, że nikt tego nie wie. Nikt tak naprawdę tego nie kontroluje i następny rząd może się obudzić w tragicznej sytuacji, że zobaczy, że to są bilionowe długi, których tak naprawdę nie będzie jak spłacać. Panie pośle, natomiast czy chwili pan na bieżąco to co się dzieje w że bo tutaj bardzo poważne zarzuty są wrzucane, tak? Mówi się nawet coś takiego jak zorganizowana Grupa przestępcza, no ta afera ciągnie się już parę dni, natomiast takim dobrą sprawę niczego nie wiemy. Jak w większości afer, PiS robi tak duże zamieszanie, że nie dowiadujemy się prawdy. Słyszymy o tym z wielu stron, że w wielu instytucjach są pieniądze wydawane niezgodnie z prawem, czy do instytucji, czy do osób powiązanych po prostu z Prawiem Sprawiedliwością, ale tak naprawdę póki nie zmieni się władza, póki prokuratura nie zacznie działać na, 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 na niekorzyść tych osób, które robią takie rzeczy, a na korzyść państwa, no to się nie dowiemy, bo tak naprawdę nie ma kto tego kontrolować dzisiaj. Dzisiaj słyszymy różne pogłoski, ale póki tam nie wejdzie prokuratura. Prokuratura, która rozbierze to na czynniki pierwsze, która zobaczy, jak to wyglądało, no to dzisiaj możemy to, nie to dyskutować. Nie teraz bardzo... przytoczyć Osno. słowa posła Nitrasa, który kiedyś powiedział, że kiedy my dojdziemy do władzy z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami. No, oni się już zajmowali 8 lat Polską i nic dobrego z tego nie wyszło. Nawet nikt nie potrafi powiedzieć jakiejkolwiek dobrej rzeczy, co oni zrobili. Więc z nimi się na pewno nic nie da zrobić. Oni są całkowicie bezideowi, oni po prostu wykorzystali. to z kim da się zrobić, mechanizmy? panie bo na razie się nie zapowiada, żebyście mieli samodzielną większość. No, a z drugiej strony dość znaczące poparcie, 15%. To myślę, że na kilkudziesięciu posłów się na pewno przełoży. Więc bez was nie będzie rządu najprawdopodobniej. Ale ludzie na nas głosują, ponieważ wierzą, że A, jesteśmy ideowi, B, że chcą, żebyśmy nasz program realizowali. A skoro ani z pis ani platformą nie da się ani tego programu realizować, ani nie da się tak naprawdę naprawiać w jakikolwiek sposób Polski, no to nie będziemy z nimi współpracować. No ale polityka to też są kompromisy. Kompromisy, tak, ale ludzie oczekują od nas kompromisów w ramach naszego programu, a nie, żebyśmy porzucili nasz program na rzecz rządzenia. Tego od nas nikt nie oczekuje. Ludzie na nas naprawdę nie głosują na to, ramach, tylko żebyśmy w byli W Można też pójść na kompromisy pod kątem rozwiązań. No tak, tylko że kompromisy są niekompatybilne, jak my mówimy coś całkiem innego, niż mówi PiS, mówimy coś całkiem innego, niż mówi Platforma, to gdzie ta wspólna przestrzeń? Ludzie jednak mimo wszystko oczekują do nas, od nas, żebyśmy robili dobrą robotę rzeczywistości. I w rządzie tylko sama. Nie, tylko z ludźmi, którzy będą chcieli realizować ten program, który my przedstawiamy Czyli pozostaje się otwarci. Pozostajemy otwarci, no chociażby kwestia, nie wiem, rozliczenia lockdownów. My mówimy jasno i klarownie. To, co się wtedy działo, Powinno zostać osądzone i osoby, które do tego doprowadziły, powinny zostać skazane. Pośle, Dzisiaj natomiast... jest na przykład pan Niedzielski, który nijak za nic nie odpowiada, a my mówimy, że trzeba go rozliczyć. Wyobrażasz sobie pan koalicję z pisem, gdzie zostanie pan Niedzielski rozliczony? Bo ja nie. Panie pośle, natomiast czemu byliście jedynym kołem poselskim, które głosowało przeciwko temu porozumieniu izraelsko-polskim? No, na przykład w ramach tych wycieczek, tak, poznawania wzajemnej historii, też ochraniania tych wycieczek przez polskie służby? Państwo położone w Palestynie jest wyjątkiem na naszej mapie. Nie mamy żadnych umów z żadnym innym państwem i nie ma żadnych problemów. Ludzie z całego świata przyjeżdżają do Polski, zorganizowane wycieczki przyjeżdżają do Polski, zwiedzają co chcą. Nikt nie musi im niczego przedstawiać, nikt nie musi żadnych wyjątków dla nich robić. Przyjeżdżają grupy izraelskie, dotychczas z własną ochroną, wyznaczają sobie miejsca, które są tylko z ich perspektywy ciekawe, z tego co mówił sam pan minister. Na, jak przedstawiał, przedstawiał te porozumienie, mówią rzeczy, które godzą w Polskę, które godzą w polską rację stanu. I oni dostają wyjątkowe prawa. W momencie, gdzie były ich premier, całkiem niedawno odwołany, Jerzy Lapid, kłamał na temat historii Polski. Mówił o tym, że Polacy są współwinni Holokaustowi. Mówił fałszywie, że jego babcię sprowadzono do Polski i Polacy ją zabili. Mówił, że to Polacy generalnie byli winni temu wszystkiemu. Nie ma żadnej racji. Czyli Konfederacja Mało. prowadziłaby raczej antyizraelską politykę. Nie, prowadzilibyśmy propolską politykę. Nie uznajemy jakichś wyjątków w tym wypadku. Czemu mielibyśmy iść komukolwiek na rękę? Jak chcą przyjeżdżać do Polski, nie przyjeżdżają, nie zwiedzają, ale na takich samych warunkach jak każdy inny. Czemu mieliby z własną ochroną przyjeżdżać? Polska jest bezpiecznym państwem, tu się naprawdę niewiele dzieje. A stworzenie takiej aury, że oni tu muszą mieć specjalne prawa, bo inaczej do Polski się nie da przyjechać, bo nie wiem wiadomo, co im zagraża, to jest na arenie międzynarodowej stworzenie takiego wrażenia, że jak tu jakikolwiek Żyd przyjedzie, to zaraz wszyscy się na niego rzucą i zaraz mu coś, coś złego dostaną. Panie pośle, natomiast też co do ludzi, którzy tu przyjeżdżają, w ostatnich latach Prawa i Sprawiedliwość prowadziło no, set tysięcy imigrantów z różnych części świata, również tych kierunków muzułmańskich. Teraz mamy tą wielką aferę, nawet propozycję referendum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie imigrantów. Jak pan ocenia po pierwsze tą politykę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach no i ten pomysł referendum, bo to się wydaje, że to jest taka na razie zagrywka pod kampanię wyborczą, no bo mówi się, że ma być w dniu głosowania. 15 no, oczywiście, że to jest zagrywka pod kampanię wyborczą. Ja zresztą mówiłem w tej sprawie z mównicy sejmowej i zarzuciłem pisowi. W zeszłym roku sprowadzili 136 tysięcy migrantów z państw muzułmańskich. 136 tysięcy ogromna liczba. Oni twierdzą, że panują nad tym, ale jak można zapanować nad taką ilością? Po prostu wydają, wydają przypadkowym osobom całkiem pozwolenie na pracę w Polsce, a potem nijak ich nie kontrolują, bo nie mają jak nie mam takiej możliwości, żeby ich kontrolować. Posłowie wpisów wtedy oburzeni. No ale, panie poszu, to jest legalna imigracja. No ale zauważmy, kto dokonał największego zamachu turystycznego w Szwecji? Uzbek, który legalnie wjechał przez Polskę. Legalnie, właśnie na umowę o pracę. Ostatnio mieliśmy w zeszłym tygodniu czy tydzień wcześniej e, zamach we Francji, gdzie jakiś nożownik krążył. Od 10 lat był legalnie w Szwecji. Także ta legalna imigracja muzułmańska jest tak Czyli samo niebezpieczna jak legalna. Oczywiście całkowicie jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek zero. jakiejkolwiek imigracji z państw muzułmańskich Ale do Polski. Zero? Tak, zróbmy to zero. Mamy naprawdę całą rzeszę imigrantów z pozostałych państw. Po co sobie tworzyć jeszcze takie zagrożenie, jak widzimy, do czego to prowadzi w zachodnich państwach? co pan ocenia skuteczność polskiego rządu w przypadku tej relokacji przymusowej z Unii Europejskiej? No bo Czechy zawarły porozumienie z Unią Europejską, że OK, y, fajnie, natomiast nie chcemy przyjmować tych ludzi, ponieważ przyjęliśmy dużo ludzi z Ukrainy. Polska przyjeżdża jeszcze więcej. No ale jakby ten głos w ogóle nie wybrzmiewa, bo mam wrażenie, że na potrzeby wewnętrzne naszego państwa przyjeżdża premier Morawiecki czy prezes Kaczyński i mówią: Tak, jesteśmy twardo przeciwko. Jadą tam i No jesteśmy generalnie przeciwko, ale jak będziecie bardzo naciskać, to nie musimy być przeciwko. I tak to wygląda z naszej perspektywy. Oni zawsze, jak jadą do Unii Europejskiej, to naraz. Wszystko się odwraca, wszystko nie jest takie łatwe, już to stanowisko nie może być takie klarowne. Powiedziałem zresztą z mównicy Sejmowej ostatnio: Słuchajcie, trzeba pójść krok dalej, niech Unia Europejska uszczelni granice. To jest ich obowiązek. Natomiast jak w ogóle nazwać wtedy politykę Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej? Bo to ani kurs antyunijny, ani w sumie prounijny. Jak to, to, jak jest to ubrać, uległość, To jest tylko i wyłącznie uległość. Jak poczują opór z tamtej strony mocny, no to się uginają. Mamy przykład pieniędzy z KPO. Tak długo się zaginali, że Unia Europejska nie powinna mieć wpływ na polskie sądownictwo, na nic, co się w Polsce dzieje. Unia Europejska nie chce wypłacić kapo to, co robią? W ramach kamieni milowych zmieniają ustawę o polskim sądownictwie. No jak to inaczej nazwać, jak nie uległo? Panie po pośle, w ramach nowej części naszego formatu, 7 kart na stół, 3 dla pana. Tak więc bardzo proszę. No Okej. Okay. Obojętnie, które. Rozumiem. Obojętnie. Ja mam przeczytać. Czy pan? Stop ukrainizacji Polski. Co pan sądzi? No sądzę, że wiele spraw związanych z pobytem Ukraińców w Polsce jest problematycznych. I to rząd prawej Sprawiedliwości sam to na siebie sprowadził. Chociażby wciąganie ich w nasz system emerytalny od, pierwszego, od pierwszej wpłaty na ZUS. Wciąganie ich w system stały społeczny typu 500 teraz 800 plus. To są rzeczy, które się nie powinny wydarzyć. Panie profesorze, to jest hasło Grzegorza Brawna, który tak. nawet... W, w ramach konwencji Konfederacji teraz w minioną mhm. Sobotę, użył słowa z tobą banderyzacji polskiej. Czy nie ma pan wrażenie, że to jest trochę Polskiej przestrzeni publicznej tak powiedział jest. Tak. No, banderyzacja na pewno powi nie powinna mieć w żadnym publicznej. No no ale to się a dzieje? Mieliśmy, a teraz. mieliśmy w ostatnich tygodniach do czynienia z takimi a rzeczami wywierzenia. Polska Polska zareagowała na słowa Antonego Drobowicza w sprawie. Na przykład, właśnie Wołynia, tak? Mówili, że nie, że to nie jest właściwe postępowanie. Z no i, dla... i, musimy, i musimy ostro za każdym razem przeciwdziałać temu. No, widzieliśmy sprawę pana Melnyka, który był ambasadorem w Niemczech, który też nie wydawało się, że sprawa została załatwiona, a potem został wiceministrem spraw zagranicznych. Człowiek, który ewidentnie mówi, że Bandera jest bohaterem, że Polska jest winna, współwinna temu, co się wydarzyło na Wołyniu, bo pierwsi się zachowaliśmy, że druga rzecz pospolita była taka sama, jak Hitler. Niemcy i Związek Radziecki i ten człowiek jest dzisiaj wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy, kierując tą politykę. Te wypowiedzi ukraińskie mówiące, że nie warto się Wołyniem zajmować, że nie jest czas i tak dalej, no to trzeba potem... No jak, jak Polska ma się wtedy zachowywać względem relacji z Ukrainą? No bo z jednej strony mówicie bardzo mocne słowa o Ukraińcach, o ich polityce. Używając nawet takich określeń jak banderyzacja. No a z drugiej strony, y, chyba można się zgodzić z tym, że walczenie przeciwko Rosji jest w naszym żywotnym interesie jako państwa polskiego. Ale czemu jedno przed drugie? Przecież oni tak naprawdę niewiele muszą zrobić. Wydanie zgody na ekshumację, żebyśmy mogli godnie pochować ponad 100 tysięcy Jeszcze osób, proszę, które prosimy, bestialsko... O które mówił rzecznik Misy, Cokolwiek, z, tam, z, z tam nic się nie zagranicy. wydarzyło. Przecież to ich kompletnie nic nie kosztuje. To, że oni tego nie robią, to pokazywanie Polsce, że nie musimy tego robić. Że nie macie na to żadnego wpływu i nie uważam to za słuszne. Albo yy, jesteśmy na jakichś partnerskich warunkach, tak, my wam w pewnym stopniu pomagamy, ale pewne rzeczy Mamy zostają powiedzieć. Ale Federacja by to wyegzekwowała? Oczywiście, jasno i klarownie, A bo w jaki sposób? No bo, po pierwsze, musi, skoro bo po, nie ma takiej woli, to trzeba było to jakoś wyśwać. Ale naj, najpierw trzeba to powiedzieć. Bez powiedzenia tego, jasno i klarownie, to nigdy do niczego takiego nie dojdzie. Jedyny głos w tej sprawie, jaki nastąpił, to był rzecznika MZ-u, pana Jasiny, który dwa tygodnie później został, przestał być rzecznikiem. No jeśli tak traktujemy tą sprawę, no to Ukraińcy Natomiast nie będą nie uważa inaczej. pan, że to hasło jest troszeczkę wyolbrzymieniem i jest trochę nacechowane antyukraińsko, a nie właśnie propolskie jakby to mówić. No na pewno nie jest to poziom, ukrainizacja nie jest germanizacją z XIX wieku i w tej kategorii bym tego nie porównywał, ale jednak pokazanie, że no wiele rzeczy w tej kwestii się źle dzieje, no trzeba, bo jak, nie, jak nie nasze środowisko to mówi, to nikt inny tego nie mówi. Wszyscy inni są zachwyceni, wszyscy inni mówią, że jest wszystko okej. Okay. A jak się porozmawia chociażby z z polskimi ambasadorami, to mówią: No, staliśmy się ambasadą ukraińską, załatwiamy sprawy ukraińskie, a nie nasze. Coś poszło nie tak. I my, jako jedyni, potrafimy to powiedzieć że te hasło się przebiło, a nie dziesiątki innych, o których mówimy, no na to nie do końca mamy wpływy, to media wybierają a powiedziałby hasła. Powiedziałby pan, że to hasło wpływa negatywnie na poparcie Konfederacji albo wpływa negatywnie na jej reputację przy takiego wyborcy, no mniej zdecydowanego. No jeśli wyborca tylko usłyszy hasło i tym się decyduje, no to na to nie mam wpływu, ale jeśli posłucha chociażby dlaczego, z czego to wynika takie hasło, a nie inne, no to chyba zrozumie o tym, że w tych postu po stosunkach między Polską a Ukrainą coś poszło nie tak. W którymś momencie strona polska postanowiła odpuścić jakiekolwiek jak własne interesy, realizując tylko interesy Ukrainy i to uważam, Panie że pośle, poszło w złą kolejne pytanie. No dobrze, bierzmy kolejne. <laughs> Czy Konfederacja czuje mięte do AFD? Ciekawe określenie, dawno nie słyszałem czuć miętę. Jakieś z lat 2000, albo 90., ale dobrze. Nie, w żadnym wypadku to, co AfD prezentowało w ostatnich miesiącach, co często prezentują ich politycy, to nie jest no, pan polityka jest właśnie z Zielonej Góry, tak? tak. Czyli wcześniej Grünenberg, tak. lub Lubuskie, Lubelskie, Lubelskie, przepraszam. Blisko, ale to nie Lubuskie z Ziemia odzyskane, No i właśnie AfD. Jedna z polityczek AfD stwierdziła właśnie Mecklenburgii, że to są środkowe Niemcy. No a w międzyczasie Grzegorz brał wizytował przecież AfD w Niemczech i ściągał Junge Alternative do polskiego sejmu. Dwie rzeczy, jakbyśmy rozróżnili. Po pierwsze polityk mówił o Mitteldeutschland, tylko w Niemczech Mitteldeutschland to jest Turingia, Saksonia i tam chyba Turingia-Anhalt, gdzie się te trzy regiony, tak określa. Nawet jest radio niemieckie ogólnopaństwowo Mitteldeutsch Rundfunk. Także ja bym to tak nie, pewnie zrobiła to bardziej celowo niż trzeba, ale w Polsce jakby nie widzimy tego, że tam coś to po prostu używa państwowo. To nie jest określenie, które oni wymyślili to na początku kampanii. Niemcy. E, tak, ale oni mają to po prostu określenie jako państwo, mówię, nawet radio jest tam tak nazywane państwowe. To pokazuje, nie? że wtedy państwo tak podchodzi dość. No, do ale to jest państwowa, to nie jest, to nie jest to, że to jest specyfika FD w tym wypadku, nie? to jest państwowa ich polityka. No ale FD ma wiele więcej za uszami, tak? No chociażby oni są przecież mocnym e, propagatorem tego, żeby powrócić do Nord Streamów, ich stosunki do Rosji są co najmniej podejrzane. E, powiedziałbym, że no, jakieś, jakiekolwiek ich zachowanie raczej cechuje przyjazne stosunki do Rosji, pomijając po Polskę, no a to w żadnym momencie nie jest w naszym interesie. Geopolitycznie w naszym interesie jest, żeby Niemcy i Rosja były jak najdalej. mocne nie dla FD? Tak, ja jestem przeciwny współpracy z EFD, bo nie A uważam, że, poseł że ich Konfederacji skończy. już nie zaprosi żadnego polityka, czy członka młodzieży w KFD Ciężko mi za pana Grzegorza Brauna odpowiadać, no ale jednak to, co tak zrobił jest, jak wtedy... jak jest cel Grzegorza Browna w tym, żeby zapraszać tego typu ludzi do no, poseł Braun zawsze próbuje rzeczy nieoczywistych. On jak zaprosił tych młodych osoby do Sejmu, między innymi pokazał im tablicę pomordowanych posłów, czy parlamentarzystów II RP, tłumacząc, kto ich zabił, dlaczego, z czego to wynikało, poszedł pod pomnik Armii Krajowej, też tłumacząc im tą Armię Krajową. Poseł Brown zawsze robi nieoczywiste rzeczy. Przez te cztery lata zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, no i tutaj też próbował coś całkowicie społecznie czy, czy politycznie niezrozumiałego, ale próbował po prostu coś innego. Na ile to mu się udało, na ile mu się udało cokolwiek e, tym młodym Niemcom powiedzieć? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Panie no ale pośle. prawda jest taka, że Niemcy jakby podchodzą do e, historii jakkolwiek polski czy polski ziem bardzo po Macoszemu. No i na pewno od takiej perspektywy, jak Grzegorz Braun Panie to pośle, pośle, nie słyszeli. Karta. Dobrze, weźmy to. <śle> Czyn Konfederacja z partią prorosyjską? No, oczywiście, że nie. Moim zdaniem w ogóle mówienie o prorosyjskości w polskim Sejmie nie ma żadnych podstaw, bo nie uważam, że jakkolwiek poseł jest prorosyjski. No tyle razy we wszelkich zmównicy Sejmowej, we wszelkich głosowaniach myślę, że każdy poseł w Polsce jednak czuje problem z Rosją, widzi jak się Rosja zachowuje, widzi do czego ona jest zdolna. Przede wszystkim ostatnie półtorej roku to już bezpośrednio i wydaje się, że każdy poseł po prostu w Polsce m, czuje, że polskim interesem jest być jak najdalej od Natomiast Rosji a nie w najbliżej. Sposób to się przylepi? Do Konfederacji w ostatnich miesiącach? Wywancono. Jeśli chcielibyśmy być złośliwi, no tak. Duża część posłów lewicy czy ludzi związanych z lewicą wywodziło się z PZPR-u, czyli ludzi, którzy bezpośrednio czyścili buty, takim jak dzisiaj Putin. E, zapisu. No zrobienie, chociażby wywalenie całych służb, no to nie było działanie na rzecz Polski. Pan Macierewicz, jest zresztą różne rzeczy podejrzewane. Platforma, widzieliśmy zdjęcia z MOLO, Donalda Tuska z Putinem. No, każdemu można coś przylepić. Pytanie na ile to ma jakiekolwiek urzeczy... Ilekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. Uważam, że dzisiaj tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak partia prorosyjska, bo każdy widzi te zagrożenie. Każdy widzi, że trzeba być jak najdalej od nich, bo są po prostu niebezpieczni. I nie uważam, że w ogóle Określanie kogokolwiek jako prorosyjski ma sens. A tym bardziej, że robią to wszystkie partie jest wszystkich? Przeciwna przyjaznym stosunkom z Rosją, albo jest po prostu partią antyrosyjską? Ja uważam, że dzisiaj stosunki z Rosją w ogóle nie można utrzymywać, bo przestali oni zachowywać się jakkolwiek dyplomatycznie. Dyplomacja polega na pewnym zaufaniu, na tym, że działamy na jakiejś wspólnej płaszczyźnie wiarygodności. Dzisiaj Rosja przekreśliła jakąkolwiek politykę. Powinniśmy się poważnie zastanowić, na ile trzymać rosyjskiego ambasadora w Polsce, no bo jakie to ma cel. Dzisiaj wygląda sytuacja tak, że nie chcemy de facto. Utrzymać tych stosunków z Rosji, ale gdziekolwiek on wyjdzie, zostanie zaatakowany, to spadnie na nasze konto. Więc albo zróbmy jedno klarowne cięcie i powiedzmy, że podziękujemy Panu Ambasadorowi go z Polski, albo no, nie zachowujmy się w ten sposób jak dzisiaj. Także no ja uważam, że te stosunki z Rosją dzisiaj ciężko utrzymywać, i póki ta sytuacja na wschodzie naszym nijak się nie wyjaśni, nie ma żadnego sensu prowadzenia jakichkolwiek Panie pośle, a czy się dyplomatycznych. Panie Przewodniczący, Pan to co się działo wokół Prigorzyna. Każdy myślę, że śledził. Natomiast jak pan to ocenia? No, na Twitterze no, już tyle osób wydało swoje oceny, nie mając zielonego pojęcia. Po jednym dniu musieli własny język połknąć, bo się okazało, że całkowicie błędnie interpretowali tę sytuację, że trzeba być bardzo ostrożnym w ocenianiu. Dzisiaj mamy chociażby dokumenty amerykańskie, które mówią, że wcześniej wiedzieli o tym, że ten bunt nastąpi, ale wydawało im się, że będzie to bardzo krwawy bunt i że nie wiadomo, co tam się wydarzy. Z drugiej strony, mogłoby to być jak część analityków twierdzi, jakaś, jakaś przykrywka do jakiejś większej akcji, no bo kto naraz prowadzi żołnierzy na Moskwę w jednej chwili się wycofuje i wyjeżdża na Białoruś. No co się wyjątkowa. No, Pytanie, czy to jest maskierowka, czy po prostu baćkę uspokoić sytuację. Wydaje się, mimo wszystko, że została zachwiana ta władza Putina, jednak wcześniej do takich aż sytuacji nie dochodziło. Wydaje się, że z początku była to akcja samego Prigozina, ale gdzieś tam słyszał albo trafił na pewną stopień obojętność z innych stron i próbował po prostu jak najwięcej dla siebie wywalczyć. To, że z 1 lipca Grupa Wagnera przestaje istnieć, że duża część zostanie wciągnięta do wojska rosyjskiego, pokazuje, że to było, było coś na rzecz. On walczył o, o swoje sprawy i pewnie miał jakichś cichych sprzymierzeńców. Mówi się o, o chociażby o sobie e, e, gubernatora, e, Okręgu Tulskiego, który, um, który podobno pośredniczył potem w rozmowach jakieś tam, żeby się dogadać. Także dzisiaj ciężko to przewidzieć, ciężko być tu jednoznacznym, jednoznacznie oceniać, ale wydaje się, że... A myśli pan, że Prigorzyn dożyje następnej wiosny? No Rosja ma to do siebie, że jak ktoś przegrywa, to zwykle długo już nie pożyje. Z drugiej strony, jeśli brać pod uwagę, że y, będzie mógł odkupić chociażby swoje winy atakując z Białorusi, Ukrainę albo destabilizując polskie granice, to może być jeszcze przydatny i będzie mógł może dostanie taki warunek, że w ten sposób odkupi swoje winy. Także nie przesądzajmy. No, Rosja nie prowadzą wielowątkową grę, a takie proste analizy, które no, nie mają oparcia w żadnych dokumentach, bo nic nie wiemy, no to łatwo się mówi, łatwo się pisze na Twitterze, będąc domorosłym, domorosłym geopolitykiem, a jednak będąc w Sejmie trzeba się liczyć, ze słowami i nie powinno się tak. mówić. wracając do polityki krajowej. Kiedy widzi pan ten obrazek Mateusza Morawieckiego siedzącego obok Jarosława Kaczyńskiego na posiedzeniu Rady Ministrów, nie ma pan trochę wrażenia, że Morawiecki, w ogóle wszystkie te frakcje w rządzie, zostały bardzo mocno upokorzone w ostatnim czasie przez Rosa Kaczyńskiego? Nasze państwo zostało upokorzone. Proszę zauważyć. Mamy państwo, które jest traktowane przez PIS jako, jako zabawka, którą mogą robić, co chcą. I w jeden dzień czterech wicepremierów zostaje odwołanych, a powołany Prezes partii. Normalnie w każdym innym państwie byśmy się zastanawiali, co tam się wydarzyło. Patrząc z zewnątrz obiektywnie, nie wiem, we Włoszech, w Niemczech, we Francji coś się wydarzyło jakiś przewrót jest polityczny państwo jakieś niestabilności nastąpiły. A u nas wiemy, że to jest wewnętrzna polityka pisowska i dlatego to nastąpiło. Traktowanie państwa jako zabawki naprawdę się nie godzi. Powinniśmy nasze państwo poważnie traktować, jak ktoś zostaje wicemowiem, to dla czegoś, a nie dlatego, że wewnętrznych pisowskich rozgrywkach akurat znalazło się dla, ten, dla niego miejsce i trzeba mu coś dać. Tak nie powinna wyglądać polityka państwowa, wewnętrzna, no bo to szkodzi po prostu naszemu państwu. I na koniec, oczywiście w ramach tego formatu pytania od naszych widzów dla pana posła. Pierwsze pytanie od użytkownika Jacek May za ile sprzedać się pisowi. Za nic. Gdybyśmy się chcieli sprzedać, byśmy się w tej kadencji sprzedali. Potrzebowali głosów, przychodzili w różnych sprawach, ani razu nie daliśmy się kupić. Skoro się teraz nie daliśmy kupić, to czemu naraz zwiększając nasze poparcie, mając szansę, przeczekając kilka lat, może będziemy sami rządzić bez nich, czemu mielibyśmy się naraz dać im kupić? Nie ma to żadnego logicznego uzasadnienia. Użytkownik Mike LTM zapytał, czy w katu który chcecie zafundować Polakom, zamiast biletów miesięcznych, komunikacji, wprowadzicie różaniec miesięczny? Nie zaszkodzi odmawiać różaniec, ale no to jest dobra wola każdego, jak chce, jak chce swoją religijność obchodzić. Użytkownik Robert J. Z. Dlaczego nie bronili państwo pana Brauna, jak wrzucali go za brak kagańca na twarzy? Oj, nie nieraz broniliśmy sami różne e, wiele razy dostawaliśmy po głowie. Zresztą e, z Panem Grzegorzem za każdym razem uzgadnialiśmy, co robić, czego nie robić, e, gdzie, gdzie, co, gdzie co pozostawić bez odpowiedzi, a gdzie się odezwać mocniej. E, my też jesteśmy, byliśmy w różnych komisjach, chcieliśmy też w różnych miejscach e, pracować, więc nie zawsze tutaj e, współgraliśmy, że byliśmy razem w, w jednym miejscu, ale generalnie wszystko, co robiliśmy, było uzgodnione z Panem Grzegorzem nie, i nie było takiego. Cała sytuacja z tym takim, ta, taką tradycją, nową, świecką tradycją, wykluczania co posiedzenie posła Barona na samym początku, była trochę bardziej groteskowa i szkodziła konfederacja, niż przysparzała im nowych wyborców. Bo wtedy konfederacja akurat zakotwiczyła e, w, w trakcie COVID-u i potem e, po inwazji Rosji na Ukrainę, tak w okolicach 5-6%. Teraz po jakimś czasie rzeczywiście e, poparcie się odbiło tutaj znacząco. Natomiast to był dość ciężki czas dla Konfederacji. I ciężki, ale dla naszych wyborców właśnie był tym czasem, gdzie wytrzymaliśmy tą próbę. Wielu naszych wyborców właśnie odpowiada, że dzięki temu, że się tak zachowaliśmy w tym czasie, że do końca wierzyliśmy w to, co robimy, że nigdy się nie poddaliśmy, że nie wiem, jeździliśmy do przedsiębiorców, którzy mieli problemy, rozmawialiśmy, pomagaliśmy im, zaczęli Natomiast wierzyć, że my robiliśmy wszystko dobre. w budynku sejmowym, przecież inni posłowie Konfederacji zakładali maseczkę Krzysztof Bosak. Często na konferencjach też miał maseczkę mm -hmm. w Sejmie. Nie było to dla niej żadnym problemem. A poseł Braun zawsze konsekwentnie mówił mnie i raczej chyba Konfederacja traciła przez to No, My generalnie bo... byliśmy partią wolnościową, tak jak u nas większość osób, czy wszyscy mogą się wypowiadać tak, jak uważają, tak, jak uważają ze służby, tak również mogą się zachowywać. Gdybyśmy teraz narzucili wszystkim jeden sposób zachowywania, to nie bylibyśmy Konfederacją, tylko bylibyśmy pisem czy platformą, gdzie wszyscy muszą iść, iść pod jeden rozkaz, bo inaczej wylatują, nie dostają miejsca na listach. U nas naprawdę jest duża wolność, każdy może wyrażać to, jak chce, uzgadniamy wspólne stanowisko. Sprawach ważnych, ale akurat noszenie maseczek czy brak nie uważamy za rzecz najistotniejszą w tym wszystkim. To jest pewien symbol, ale tak naprawdę nie zmieniał polityki państwowej, także każdy miał tutaj dowolność, jak się zachowywać. I ostatnie pytanie od pana Grzegorza Wienkowskiego. Czy pan Męcem stracił głowę rozmawiając z tak zwanymi emisariuszami pisowskimi w sprawie koalicji po wyborach? Tutaj też jest dalsze rozwinięcie, że e, poseł Bosak mówił, że tej koalicji nie można wykluczyć. I że według opinii tego pana żadnych geszeftów z pisem po wyborach. No z tego co, nie wiem nic o żadnych emisariuszach PiSu, więc tutaj ciężko mi się jednoznacznie ustosunkować, no ale każdy kto słyszał naszą konwencję, to wie, że Sławomir Mencem powiedział, że idziemy do wyborów nie żeby z nimi siąść do stołu, tylko żeby im ten stół wywrócić, także no nie wydaje mi się, żeby po takich deklaracjach ktoś mógł podejrzewać, że idziemy po to do wyborów, żeby właśnie PiS czy Platforma rządziły. Raczej idziemy po to, żeby właśnie pokazać coś innego i spróbować całkiem innej polityki, dotychczas nie było. Tak, tylko koniec tej nie nie Pan wrażenia, że Konfederacja staje się polskim pilkiem potrzebnym wtedy, kiedy są wybory, bo też pamiętamy wybory prezydenckie, tak, i Rafał Trzaskowski, jak i Andrzej Duda puszczali oczko, można powiedzieć, do wyborców Krzysztofa Bosaka. No a teraz znowu e, się dzieje tak, że oskarża się Konfederację o współpracę z innymi, z drugimi. Jak w ogóle wyobrażacie sobie taki byt polityczny, bo mówicie nie do żadnej, do żadnej koalicji, a z drugiej strony przecież mówią Państwo również, że okej. Okay, Trzeba realizować swoje postulaty, więc no, bez bycia w rządzie będzie bardzo ciężko to zrobić. To proszę zobaczyć, jak wyglądała włoska polityka. Salvini, który miał mocne, wejście, mocne postanowienia, naraz wszedł do rządu rządu wszelkiej maści liberałów no i tracił te poparcie. Meloni, która była cały czas poza rządem, mówiła swój twardo, swój program cały czas, naraz i jej bracia Włosi zostali najsilniejszą partią we Włoszech. Także historia nawet ostatnich lat pokazuje, że można być poza rządem, budując swoje Poparcie I potem na własnych zasadach. A co do Meloni, czy też prowadzilibyście w Polsce zamiast na przykład miesiąca dumy, miesiąc rodziny? No, na pewno nie wprowadziliśmy miesiąca dumy, to całkowicie wykluczone. A miesiąc rodziny brzmi całkiem dobrze i patrząc przez pryzmat naszej demografii, gdzie w kwietniu urodziło się tylko 21 tysięcy dzieci, co jest najniższą w mierzonych danych naszych, no, na pewno trzeba nad tym tematem popracować. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Oczywiście bardzo dziękujemy za wszelakie komentarze, aktywność, no i pytania zadajemy oczywiście naszym gościom i czytamy Państwa opinie. Zachęcamy, żeby było ich jak najwięcej. Państwa i moim gościem był poseł Krystian Kamiński. Dzień Dziękuję.